12 czerwca 2022 roku. Mamy niedzielę i siódmy lot konkursowy w sezonie 2022 roku. Dziś znowu mamy 500 z miejscowości Police. Do mnie to jest 583 km. No, warunki są trochę lepsze niż tydzień temu. Przede wszystkim inny jest kierunek wiatru. Raczej delikatny wiatr sprzyjający. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:05. No, spodziewam się, że koło godziny 12, może po 12 gołębie mogą się pokazać. Zakuszowałem na ten lot 87 gołębi. Jest drugi gołąb. No trzeci w tej chwili siadł. Roczna samiczka ta. Już godzinę? No to u mnie za 5, za 3, za 7, nie. No jest czwarty. No od Mazura tak leci, no. Co nie zarejestrowała się, no nie wiem, że. No czekaj, muszę iść włączyć. Szósty gołąb, ale na razie zero typu. Na razie to pokazuje się, że bulatki najlepiej idą. Thank you.
jest mój. To już mój. Roczna, myślałem, że to stara. To jest druga roczna. Tu jest następny. No, chyba typowana. Nie, nie typowana. Typowana. A to drugie, to moje czy nie moje?
No samiec jest. Teraz już lecą z tyłu 23, o roczna będzie chyba. Tak, trzeci roczny. Minęła godzina od pokazania się pierwszego. Jest tej 26 gołębi. A więc lot nie jest wcale taki łatwy. Tak leciała z lotu samica 66-65 z lotu Police dnia 12 czerwca 2022 roku. No kierunek, lecą po kierunku bardziej na Radom.
No ale tutaj nasz rejon jest rozwalony, aż 8 oddziałów, rozpiętość praktycznie 100 na 100. Najkrótsze gołębniki nawet nie mają 500 km, do mnie jest 583. I północ, południe też jest rozrzucone bardzo dużo, z 80 km. No i właśnie tak, takie są skutki tego lotowania. Gołębie, no chyba większość jednak gołębi idzie na tam z tych oddziałów północnych. No i tu z Radomia. Gołąb, no przeleciał praktycznie przez Radom, jak widzimy. I tu leci przez Sienno, Ćmielów. I gołąb jest bardzo blisko domu. I co ciekawe, gołąb nie idzie. Tutaj jest o godzinie 13:34, a konkurs się skończył przed 14, czyli spokojnie w konkursie gołąb był, ale niestety gołąb idzie prawdopodobnie z gołębiami sandomierskimi, idzie na Wisłę, Kocimierzów, tam przelatuje przez Wisłę, prawdopodobnie napije się w Wiśle wody i tutaj zbałamuci bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. Prawdopodobnie no, jakiś hodowca może stąd jest, jak patrzy na filmik, to może pozna nawet swoją. O właśnie w tym miejscu gołąb spędził bardzo dużo czasu. Impulsów tu jest bardzo wiele. No. A więc prawdopodobnie tutaj samica gdzieś odpoczywała. No i te impulsy tutaj są, bo to tak pewnie niezbyt precyzyjnie jest, ale w tym miejscu gołąb był i spędził tutaj bardzo dużo czasu, bo od godziny 14:06 to był tam i dopiero jak ruszył, to jest godzina 15:33, czyli półtorej godziny tutaj gołąb spędził w Kocimierzowie, odpoczywając gdzieś na jakimś dachu. I dotarła do domu jako 50. gołąb. Jako 50. gołąb. O godzinie 15:52.